Hej, może zobaczyłyście tytuł i zastanawiacie się, czy miód w ogóle nadaje się do mycia twarzy, ale jeśli szukacie jakiejś łagodnej, pielęgnującej, odżywczej metody oczyszczania twarzy innej niż OCM, ten filmik zdecydowanie jest dla Was. Moim zdaniem mycie twarzy miodem jest jedną z największych, najbardziej niedocenianych i najrzadziej stosowanych niestety perełek naturalnej pielęgnacji i o tym chciałabym Wam dzisiaj więcej opowiedzieć. I oprócz wspomnianego już OCM, czyli oczyszczania twarzy olejami, mydła Alepo, które możecie już kojarzyć, mycie twarzy miodem jest jedną z moich ulubionych metod, do których wracam od lat i z pomocą której uzyskałam na mojej skórze naprawdę fenomenalne efekty. Ja stosuję takie mycie miodem już od parunastu lat, myślę, że około 13 spokojnie. I uważam, że to jest naprawdę świetny sposób. Czy miód w ogóle myje? Oczywiście i to jest naprawdę bardzo dobra, łagodna forma oczyszczania, która nie tylko oszczędza naszą hydrolipidową barierę skóry, ale wręcz będzie działać na jej korzyść. Może zastanawiacie się, czy miód w ogóle oczyszcza i oczywiście to jest też takie oczyszczanie, które wręcz wspomaga naturalną barierę ochronną naszej skóry. Do tego miód działa antybakteryjnie i bardzo, bardzo odżywczo. Obecnie w wielu kosmetykach znajdujemy syntetyczne dodatki witamin czy minerałów, których miód jest naturalną, prawdziwą esencją, nieregulowaną żadnymi ustawami dotyczącymi tego, ile minerałów może się w danych kosmetykach znajdować. I to jest na pewno jeden z większych plusów. Wiele różnych rodzajów miodu posiada delikatniejsze albo wręcz bardzo mocne działania antybakteryjne, dlatego będą niesamowicie korzystne przy skórze problematycznej, skórze trądzikowej, będą rozjaśniać przebarwienia, zapobiegać ich pojawianiu się, bardzo mocno przyspieszać kojenie, koić stany zapalne i to jest naprawdę jedna z większych zalet miodu. To wszystko oczywiście pod warunkiem, że nie mamy na niego uczulenia i nasza skóra dobrze go toleruje, co bardzo łatwo sprawdzimy najzwyklejszym testem punktowym. W internecie bez problemu znajdziecie naprawdę mnóstwo historii o tym, jak mycie skóry miodem cudownie wpłynęło na czyjąś cerę i pomogło na przykład właśnie przy problemach trądzikowych. Do tego jest to metoda bardzo tania, bo tak naprawdę za taki, no nie wiem, taki słoiczek, który kosztuje paręnaście złotych, czy też taki większy, który kosztuje około, no nie wiem, 20, nawet może troszkę więcej, ale też to nie jest wygórowana cena, wystarcza nam na mycie twarzy bardzo, bardzo długo. Dlaczego więc to jest tak mało popularna i naprawdę dość rzadko stosowana metoda? Po pierwsze, to jest naprawdę takie bardzo naturalne i stosunkowo delikatne oczyszczanie, które nie u każdego się sprawdzi. Nie sprawdzi się na przykład u osób, które noszą dużo makijażu, ciężkie podkłady, takie bardzo trwałe, celują w taką bardziej trwałą kolorówkę itd. Mycie twarzy miodem zdecydowanie sprawdzi się bardziej u osób, które noszą delikatny makijaż, celują w lekkie podkłady, podkłady mineralne, albo na przykład nie noszą makijażu, czy też będzie dobre dla osób, które po prostu robią sobie takie dni od makijażu wolne, albo po prostu chciałyby jakoś bardziej tutaj ukierunkować się w stronę naturalnej pielęgnacji. Po drugie, wydaje mi się, że moda na takie naturalne sposoby pielęgnacyjne troszeczkę minęła, ponieważ teraz możemy kupić dosłownie wszystko i nie mamy tak jakby potrzeby. Może mieszania już tych kosmetyków w domu i ogólnie z tego co widzę odchodzimy od takiej naturalnej pielęgnacji. Po trzecie, miód jest lepki i ta lepkość na palcach czy na skórze twarzy w trakcie mycia nie każdemu może odpowiadać. Natomiast jeśli przekroczymy jakoś te małe niedogodności, to nasza skóra odwdzięczy nam się naprawdę pięknym wyglądem. Miód zawiera enzymy, antyoksydanty, minerały, witaminy z grupy B, witaminy A, mnóstwo innych witamin i działa bardzo mocno przeciwzapalnie. W internecie możecie znaleźć całkiem sporo badań, które wykazują właśnie takie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze działanie miodu i też testują jego właściwości pod kątem wspomagania gojenia ran i to są naprawdę bardzo fajne rzeczy. Pewnie przynajmniej jedną taką rzecz wrzucę Wam na dole w opisie. A nasza skóra jakiś czas po myciu miodem robi się tak jakby wizualnie odmłodzona, jest jaśniejsza, przebarwienia się rozjaśniają, wszystkie niedoskonałości pięknie się goją i to jest naprawdę jedna z większych zalet, ale skóra jest naprawdę bardzo fajnie, delikatnie oczyszczona i czujemy też taki przyjemny, odświeżający efekt miodu. Jeśli zależy nam na może takim większym poczuciu, to też możemy dodać minimalną ilość olejku miętowego albo ulubionego olejku eterycznego do takiego słoiczka miodu, dzięki czemu będziemy jakby zwiększać to uczucie świeżości, ale miód generalnie na moją skórę zawsze wpływał fenomenalnie. Tutaj będziecie miały też na dole linka do wpisów na blogu, bo ja też o myciu miodem tam na blogu wielokrotnie pisałam. I teraz, jaki miód wybrać? Tak naprawdę większość miodów będzie ok. Oczywiście zależy nam na takim jak największej, jak najlepszej jakości, więc unikamy produktów miodopodobnych,
Chyba jest coś takiego. Więc najlepiej celować w takie miody, które znajdziemy na przykład w ekologicznych sklepach, czy też na jakichś stoiskach z produktami z miodem. I oczywiście powinny być to miody bez grudek, takie nieskrystalizowane, ponieważ nie chcemy tutaj żadnego peelingującego działania. Chcemy, żeby ten miód był jak najbardziej gładki. Oczywiście, jeśli chcemy, to możemy przygotować sobie taki miodowy peeling i do naszego miodu dodać na przykład mąkę migdałową, mąkę kokosową albo mąkę ryżową. I to jest fenomenalny przepis na taki najlepszy, łagodny, naturalny peeling, jaki możemy sobie w domu zmieszać. Możemy łączyć też miód z glinkami i to jest patent dla dziewczyn, które mają bardziej tłustą skórę, czy też skórę mieszaną, i pielęgnacja glinkami bardzo ładnie się u nich sprawdza. Dodatkowo chciałyby wypróbować miód. Więc wracając do tego, jaki miód wybrać, to generalnie ja zawsze celowałam w takie miody, które określamy mianem kremowanych czy też kremowych. To są takie miody, których konsystencja jest tak naprawdę i zawsze była dla mnie najbardziej wygodna w stosowaniu. Natomiast jeśli zależy nam na antybakteryjnych właściwościach, to oczywiście najlepszy tutaj będzie miód manuka. Tych miodów manuka na rynku jest całkiem sporo. Niestety w większości wypadków są to miody bardzo drogie, ponieważ miód manuka jest znany ze swoich właściwości leczniczych. Miody manuka w dobrych cenach czasem pojawiają się w spożywczych działach sklepów TK Maxx i tak dalej. Natomiast te droższe miody czasem też bywają dostępne w takich malutkich opakowaniach, więc jeśli chcecie przetestować, to tutaj celowałabym w taki produkt. Natomiast często to są miody na tyle silne i na tyle zdrowe, że właściwie chyba lepiej byłoby je po prostu zjeść. A jak myć twarz miodem? To jest tak naprawdę bardzo, bardzo proste. Oczywiście zaczynamy od usunięcia makijażu oczu, jeśli taki nosimy, lub jakiegoś ciężkiego podkładu, jeśli też taki stosowałyśmy. Tak naprawdę nasz miód bez problemu poradzi sobie z usunięciem lekkiego podkładu albo podkładu mineralnego. Natomiast jeśli, tak jak mówiłam, nosicie ciężkie kosmetyki albo ilościowo jest ich więcej, czy też stosujecie na przykład filtry, no to możecie chcieć jakiś jeszcze demakijaż wcześniej przed nałożeniem miodu wykonać. I na wilgotną skórę opuszkami palców nakładamy niewielką ilość miodu, wykonując masaż. Ta procedura jest tak naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Możemy też pozostawić miód na jakiś czas na naszej skórze, tym bardziej jeśli używamy takiego bardziej antybakteryjnego rodzaju albo wykonałyśmy jakiś miks, no nie wiem, z olejkami albo z jakimiś półproduktami, bo to oczywiście też możemy zrobić. Taki masaż możemy też wykonać mieszanką, tak jak mówiłam, miodu i wybranej mąki, czyli na przykład mąki ryżowej. To jest taka najbardziej drobna, delikatna mąka, do tego mąka ryżowa i mąka kokosowa też bardzo fajnie się sprawdzi. Więc po takim masażu zmywamy wszystko letnią lub troszeczkę cieplejszą wodą i tak naprawdę możemy całą procedurę powtórzyć, jeśli chcemy, jeśli czujemy taką potrzebę. Najczęściej takie jedno czy dwukrotne mycie zupełnie wystarczy. Mycie twarzy miodem sprawdza się też bardzo fajnie jako taki końcowy krok w zmywaniu twarzy olejami, czyli OCM, i wtedy mamy do czynienia z takim może z takim dwuetapowym oczyszczaniem w wersji naturalnej pielęgnacji. To jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem i ja też często z takiej opcji korzystałam. Zdarzało mi się używać miodu po OCM albo po myciu mydłem Aleppo, i to szczególnie kiedy posiadałam takie miody o takich bardziej antybakteryjnych właściwościach. I miałam taki moment, kiedy to mycie miodem strasznie mnie cieszyło. Możemy też stosować miód tak naprawdę w roli po prostu zwykłej antybakteryjnej maseczki i to też jest bardzo fajny i cudownie działający sposób. Dajcie mi koniecznie znać, czy miałyście już takie podejście do pielęgnacji miodem, a może dopiero je planujecie. Jeśli ten temat Was interesuje, to oczywiście zerknijcie sobie na dół w linki, tam też pojawiają się wpisy na blogu, których było chyba dwa tak naprawdę, przynajmniej jeden taki ostatni, pamiętam bardzo dobrze. Pokazywałam Wam też ten najbardziej antybakteryjny miód manuka, który możecie sobie tam zobaczyć. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście będzie mi bardzo miło na nie odpowiedzieć. I dzięki za wszystkie słupki, wszystkie komentarze, wszystkie łapki w górę i w dół.